Cześć kochani, dziś będzie, mam nadzieję, krótko. Bo chciałbym jedynie nawiązać do poprzedniego tematu, jaki poruszyłem, czyli ile chcesz zarabiać. Kto nie słuchał, niech się koniecznie wróci, a potem dopiero przesłucha dzisiejszy podcast. Ale w pierwszej kolejności chciałbym Wam bardzo gorąco podziękować, ponieważ po ostatnim podcaście dostałem od Was mnóstwo pozytywnego feedbacku, zarówno tutaj w komentarzach, jak i w prywatnych wiadomościach, na Facebooku czy na Instagramie. Spodobała Wam się ta forma, co mnie osobiście również cieszy, bo oznacza to, że nie chcecie te, żyć takim szarym, przeciętnym, marudnym życiem. Brawa dla Was. Ale wracam do tematu, bo obiecałem, że będzie krótko. Poprzednio mówiliśmy sobie o tym, że dobrze jest zaplanować sobie, wbić do głowy albo w ogóle zacząć myśleć o tym, ile chciałbym zarabiać. Skazywanie się na narzuconą przez szefa pensję w pracy. Wcale nie jest jedynym, a już na pewno nie najlepszym wyjściem, jeśli chodzi o wasze finansowe życie. Tego jesteśmy uczeni jako najprostszej formy zdobywania środków do życia. Zostało nam to wpojone przez rodziców, nauczycieli, przyjaciół, znajomych z naszego środowiska. I dzieje się tak z dwóch powodów. Po pierwsze, jeśli obracamy się w danym środowisku, które od pokoleń żyje w podobny sposób, to owo środowisko. Nie zna innych metod pozyskiwania funduszy, poza tym, które samo uprawia i do którego się przyzwyczaiło. Po drugie, mówią nam tak, ponieważ nie znając innych metod, uważają je za najlepsze i słuszne, i tym samym nie chcą nas skazać na porażkę. To jest trochę takie dziwne i trudne do zrozumienia, ale wpędzają nas w porażkę, ponieważ się o nas boją. Chcecie przykład? Proszę bardzo. Kiedy kilka lat temu zaczęło być głośno w Polsce o YouTubie, a potem pojawili się pierwsi, którzy na tym serwisie zarobili, to w Polsce zawrzało. Nie dlatego, że ktoś zarobił kręcąc filmy w internecie, tylko dlatego, że kręcąc głupie filmy telefonem, ktoś zaczął zarabiać setki tysięcy złotych. To się w głowach przeciętnych osób nie mieściło. Jakiś gówniarz, nawet jeszcze niepełnoletni, pokazuje w internecie jak szasta kasą kupując znajomym sportowe samochody. Pamiętam, jaka wrzawa wówczas wybuchła. Jedni, jedni byli oburzeni, bo jak to taki młody, bez szacunku do pieniędzy, nie wie co to oszczędzanie, nigdy do żadnej pracy porządnej nie chodził, nie ma pojęcia o prawdziwym życiu, samochody kupuje koleżką zamiast wspierać fundacje, pomagać biednym itd., itd. Sam słyszałem wówczas od kilku osób zdania w stylu: Ja wolę być biedny, ale porządny. Nie będę z siebie małpy robił przed ludźmi. Była też druga grupa ludzi, do których nagle dotarło, że otworzyły się drzwi pełne możliwości i rzucili się w ślady owego niedorostka. Co się okazało po paru latach? Ano to, że ci, którzy marudzili, nadal są tam gdzie byli. A ci, którzy zwietrzyli okazję, jeżdżą dziś Mustangami po całym świecie, kupili nowiutkie, pachnące farbą mieszkania, ustawili swoje rodziny i przyszłe dzieci, także nie muszą się o nic martwić. Czy tamci pierwsi nie mieli możliwości, by zrobić, zarobić furę kasy, by ustawić się do końca życia i jeszcze dorobić najbliższych? Oczywiście, że mieli, ale zakorzenieni głęboko w starym systemie pracy, który tak na marginesie zmienił się wiele lat temu. Nie umieli wykorzystać szansy, jaka nagle do nas trafiła. Nie rozpoznali jej, a nawet zauważyli w niej zło. No bo dlaczego szanowany pracownik urzędu, na co prawda minimalny i krajowy, ale jednak urzędnik, miałby latać po mieście z kamerą i nagrywać jakieś wygłupy? Co by o nim koledzy w pracy pomyśleli? Co by powiedział naczelnik? Nie, to nie dla niego. Niech inni z siebie kretynów robią. On woli żyć oszczędnie, ale z poczuciem, że idioty z siebie nie robi. I może nawet przyznalibyśmy mu rację, gdyby nie fakt, że po tych kilku latach okazało się, że na YouTube jest mnóstwo kanałów, które są bardzo poważne, które publikują ważne i wartościowe tematy i zarabiają równie świetnie. Okazało się, że publikacja filmów na YouTube niekoniecznie tych idiotycznych ciągnie często za sobą współpracę reklamową z wielkimi markami. Ci, którzy to wykorzystali, dziś przychody swoje liczą czasami w milionach złotych rocznie. Fakt, że polski YouTube jest niczym w porównaniu do, dajmy na to amerykańskiego, na którym niektórzy zarabiają miliony, ale w dolarach, a to różnica. Ale jednak okazało się, że w Polsce też można. Pewnie niektórzy z was powiedzą, ale ja nie chcę być youtuberem, nie czuję się dobrze przed kamerą, nie lubię swojego głosu i w ogóle tego nie ogarniam. Tylko, że ja wam opowiadam o tym jedynie na takiej zasadzie, że jest to przykład jeden z wielu. Cały problem w tym, że nauczeni życia według systemu z początku XX wieku nie jesteśmy w stanie dostrzec nowych rodzących się możliwości i wcale nasi rodzice, nauczyciele czy znajomi nie chcieli dla nas źle, Powtarzając nam owo świetne, e, takie nieświetne, sławetne zdanie: Musisz chodzić do szkoły, dobrze się uczyć, by mieć najlepsze oceny i znaleźć dobrą pracę. Oni wręcz chcieli dla nas jak najlepiej, nie znali innego systemu, więc uważali go za jedyny słuszny i pragnęli, abyśmy my osiągnęli w nim wyżyny, skoro im się nie udało. Sądzą, że im się nie udało, chociaż chodzili do szkoły i mieli dobre oceny, bo po prostu mieli pecha ale wam na pewno się uda. Nie dociera do nich, że skoro większości się nie udaje, to problem nie leży w pechu, tylko w systemie, który już nie działa tak jak kiedyś. Nie twierdzę, że nie działa wcale, bo naukowców mamy jednych z najlepszych na świecie i są osoby, które pnąc się po szczeblach etatowej kariery docierały do krzeseł zarządu. Wcale nie twierdzę, że to niemożliwe, jednak uważam, iż Nieprawdopodobnie utrudnione. Załóżmy, że biorąc pod uwagę mój własny przypadek, kończę technikum chemiczne ze świadectwem upoważniającym do wykonywania analiz chemicznych. Gdy zdawałem maturę, ofert pracy dla osób z moim wykształceniem w moim wie mieście było wówczas zero. Tak, wtedy żadna akademia, zakład pracy nie potrzebował analityka chemicznego. Być może mógłbym szukać pracy w innych miastach, może w którymś byłby jakiś wakat. Ale naszą klasę kończyło 25 osób. I myślę, że w każdym wojewódzkim mieście w Polsce też podobny kierunek ukończyło średnio 25 osób. W 2020 roku w Polsce było 16 wojew województw, i dajmy na to, że w każdym był kierunek analiza chemiczna, co daje teoretycznie co roku 400 absolwentów. Jak myślicie, ile z nich znalazło zatrudnienie na stanowisku, na które się kształcili? No właśnie. I można by było powiedzieć: No to przecież mogą robić coś innego, pracować gdzie indziej. Tylko, że oni przez pięć lat uczyli się konkretnie czegoś bardzo ścisłego, co potem im w większości się nie przyda. Ja dokładnie tak miałem. Ale znów, zresztą jak zwykle, odbiegam od tematu. Już wracam. Mówię Wam o tym wszystkim, aby zwrócić uwagę na fakt, że to, czego nauczyli nas rodzice, czy to, czego nauczyliśmy się w szkole, nie jest jedynym możliwym sposobem na życie. Znamy już go, ale to nie znaczy, że nie możemy poznać również innego. To, co jest powszechne, najbardziej oczywiste i najprostsze, wcale nie musi być najlepsze. I nie zrozumcie mnie źle, nie chcę przez to wszystko powiedzieć, że etat jest zły, bo nie jest. Dla większości osób jest właściwy. Ale jeśli chcecie od życia czegoś więcej, to na etacie jedyna możliwość, jedyna ku temu droga prowadzi przez gabinet szefa czy zarządu. Jeśli wymyślicie sobie, że chcielibyście zarabiać trzy razy więcej niż dzisiaj, to mam dla Was zadanie. Przejdźcie się do Waszego szefa, prezesa, kierownika, czy kogo tam macie, i powiedzcie mu o tym. Tylko dobrze zapamiętajcie jego odpowiedź na Wasz, na wasz pomysł. I nie mówię o tym wszystkim bez powodu, od tak sobie. Cały ten wywód jest mi potrzebny, by powiedzieć Wam o strasznej prawdzie, jaka rządzi sferą finansów. Nie zarobicie więcej, jeśli nie wiecie, ile dokładnie wynosi to więcej. W poprzednim podcaście mówiłem o tym, że naturalnym jest chcenie więcej, i naturalnym jest to, że więcej cały czas się zmienia, powiększa i przesuwa. Ale prawa świata są bardzo ścisłe i wręcz matematyczne. Aby zarabiać więcej, trzeba sobie najpierw powiedzieć ile konkretnie. Nie wystarczy pomyśleć, chciałbym zarabiać więcej niż teraz. Albo tyle, aby mi na wszystko wystarczyło, i może jeszcze trochę zostało. Na wszystko to znaczy na co? Gwarantuję wam, że nie ma takich pieniędzy, których nie da się wydać. Zatem stwierdzenie, aby mi na wszystko wystarczyło, jest całkowicie abstrakcyjne. Konkretnie na co? Podlicz swoje rachunki, zobowiązania, ile wydajesz na sprawy domowe, przyjemności, policz, ile miesięcznie idzie Ci teraz na życie. I pomyśl, jak chciałbyś, czy chciałabyś, aby wyglądało Twoje życie. Co warto w nim zmienić? Czego potrzebujesz? Co chcesz kupić? Ile to kosztuje? Ile kosztuje tego utrzymanie? Czy nie wymaga to zakupienia czegoś dodatkowego? I tak dalej. Dopiero gdy siądziemy z kalkulatorem w ręku i wszystko skrupulatnie sobie policzymy, będziemy mogli powiedzieć, ile potrzeba nam pieniędzy, aby mieć życie takie, jakbyśmy aktualnie chcieli mieć. Oczywiście w głowie zaraz rodzi się pewien bunt, bo przecież skąd ja mam wiedzieć, ile to wszystko kosztuje? A dowiedz się. Poszukaj w internecie, poczytaj na ten temat. W końcu to jest to coś, o czym marzysz. A skąd ja mam niby wiedzieć, czy spisałem wszystko, czego będę potrzebował? Mogę ci powiedzieć, że nawet jeśli poświęciłeś tydzień czasu na sprawdzenie, spisanie, podliczenie wszystkiego, o czym aktualnie marzysz, by mieć, by kupić to na 100% nie spisałeś wszystkiego. Dlatego, że otwierając jedne drzwi, za chwilę wejdziemy na korytarz, w którym znajduje się 10 innych. I to naturalne. Dziś ustal sobie, jakie życie chciałbyś mieć na przykład za rok. Jeśli za rok do tego dojdziesz, to wtedy zaczniesz od nowa cały proces i podliczysz, ile będziesz potrzebował za kolejne 5 lat. Bo tak, jak już o tym mówiliśmy, apetyt rośnie w miarę jedzenia. Koszty rosną w miarę, gdy wspinamy się w górę i dziś nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czego będziemy potrzebowali za 10 lat. Dajmy na to młody student żyjący z korepetycji nawet nie pomyśli, że mógłby mieć nowiutkie, świeżutkie Audi RS4. Raczej pomyśli, że fajnie by było kupić sobie chociaż dziesięcioletnią A4, żeby na te korepetycje dojeżdżać. Nie? Jak już będzie miał A4... Pojeździ nią rok czy dwa, pomyśli, że dobrze by było kupić coś nowszego, wygodniejszego, coś, co się mniej psuje, no nie ja wiem. Może w trakcie pojawiła się rodzina i trzeba by było kupić większe, rodzinne auto. To naturalny proces wzrostu. Zobaczcie: dziecko, które dopiero uczy się siadać, wcale nie myśli o bieganiu w maratonie. Ono chce stanąć na nóżki, tyle. Jak już stanie, będzie chciało chodzić, a jak nauczy się chodzić, spróbuje biegać. Tak jesteśmy skonstruowani i nie ma sensu z tym walczyć. Ale zapytacie może, dlaczego jest tak ważne, by w ogóle określać konkretną sumę, chociaż i tak nie wiem, ile naprawdę by to potrzebował. Otóż moi drodzy, uwielbiam wszelkie porównania do podróży. Jeśli mówicie, że chcielibyście po prostu więcej zarabiać, to wyobraźcie sobie, że chcecie wybrać się gdzieś na weekend. Po ciężkim tygodniu pracy należy wam się odpoczynek, chcecie z rodziną gdzieś się wyrwać. No, proszę pana, no to gdzie jedziemy, pytasz żony. Na to ona a nie wiem. Wówczas ty z radością mówisz super, no to jedziemy. Głupie, prawda? Jak macie gdziekolwiek pojechać, skoro nie wiecie nawet gdzie, wyjdziecie z domu i będziecie iść obojętnie w którą stronę, aż w końcu stwierdzicie, że OK tutaj może być. No to weźmy teraz inny przypadek. Załóżmy, że zarabiam gdzieś 4000 zł, a chcę zarabiać 8000. Czyli to mniej więcej tak, jakbym powiedział, chcę wyjechać na Ibizę. Czy to wystarczy? No pewnie, że nie. Musisz wiedzieć, kiedy chcesz wyjechać. No dobrze, o tym mówiliśmy, że na weekend. Zatem chcę się na weekend wyrwać na Ibizę. I co? Już. No pewnie, że nie. Musisz usiąść, zastanowić się, jak chcesz się tam dostać. No bo jeśli masz tylko rower do dyspozycji, no to powodzenia. Musisz sprawdzić, o której jest lot, ile kosztuje bilet, ile kosztuje pobyt, zarezerwować hotel, sprawdzić, o której masz lot powrotny, co musisz ze sobą zabrać. Trzeba się przecież spakować. Jest całe mnóstwo rzeczy, które musimy zaplanować, przemyśleć, sprawdzić, aby się wszystko udało i byśmy zdążyli wrócić w poniedziałek z powrotem do pracy. Skoro głupi wyjazd w weekend planujemy z taką dokładnością i poświęceniem, to dlaczego naszą przyszłość finansową zostawiamy najczęściej w rękach przypadku? Czyż nie jest ona ważniejsza niż jakiś dwudniowy wyjazd? Zatem najważniejszą rzeczą, jaką trzeba zrobić, to zaplanować swoje życie, sprawdzić, co mamy, jakie są możliwości, ile konkretnie potrzebujemy na to wszystko kasy. Skoro zatem już wiesz, że dziś zarabiasz 4000 zł, a do szczęśliwego życia, jakie planujesz za rok, na przykład potrzebne jest ci 8000 tysięcy złotych co miesiąc, to teraz usiądź i pomyśl, czy miejsce, w którym obecnie pracujesz, zajęcie, które teraz wykonujesz, pozwoli ci za rok zarabiać 8000 tysięcy złotych. Jakie są na to szanse? Jakie możliwości rozwoju? Czy to wykonalne w ogóle? Popytaj, poczytaj, dowiedz się, sprawdź to, aby nie okazało się, że wybierasz się na Ibizę rowerem. Właśnie dlatego to takie ważne. Większość ludzi mówi, że chciałoby pojechać na Ibizę, ale nigdy nie sprawdzili, jak mogą to zrobić. Jeśli natomiast wiesz, na czym stoisz, ile potrzebujesz, co musisz zabrać, to łatwiej jest zacząć to organizować i to jedyny sposób, aby w ogóle to było możliwe. Nigdy nie trafisz na Ibizę. Jeśli nie wiesz, gdzie ona leży. Chyba oczywiste, prawda? No dobrze, miało być krótko, więc wystarczy na dziś. Na koniec jeszcze tylko jedna drobna uwaga. Chciałbym was przestrzec przed jednym paskudnym błędem, gdy już zaczniecie myśleć o waszej pracy i o tym, jak daleko jest ta nieszczęsna Ibiza. Często słyszę jak ktoś mówi: "Potrzebuję pracy. Czasem do mnie nawet ktoś przychodzi z takim stwierdzeniem, słuchaj, słyszałeś o jakiejś robocie? Potrzebuję pracę na już. A może ty coś masz? No, w sumie to mam. Moja żona cały czas mówi, że nie wyrabia się z robotą w ogrodzie. Nasadziła mnóstwo krzewów, krzaków, owoców, warzyw, drzewek, a do tego całe połacie trawy do koszenia. Jak chcesz, możesz popracować. A ile mi płacisz? I tu jest sedno problemu, kochani, bo widzicie, my wcale nie potrzebujemy pracy tak naprawdę. Zawsze znajdzie się jakaś. Rozejrzyj się wokół. Ciągle jest coś do roboty. Panowie, jeśli potrzebujecie pracy, powiedzcie o, to, o tym waszym żonom. Gwarantuję wam, że w ułamku sekundy znajdą wam tyle zadań, nawet w samym domu, że nie będziecie mieć minuty wolnego czasu. My nie potrzebujemy pracy, tylko pieniędzy. Jeżeli nabijasz sobie głowę myślami, że skoro chcesz kupić sobie cokolwiek, to potrzebujesz pracy to twój organizm zrobi wszystko, by ci te prace zorganizować, ale niekoniecznie pójdą za tym pieniądze. Ale jeśli będziecie myśleć o tym, że potrzebujecie pieniędzy, to wasz organizm będzie dążył do tego, by te pieniądze zdobyć, ale niekoniecznie dużą ilością pracy. I tu jest bardzo duża różnica.